Radio Tok FM Extra, proszę Państwa, jest dzisiaj też i w Galerii U. 1 maja. 1 maja, proszę Państwa, 2014 roku, no bo to latka lecą, prawda, proszę Państwa. To jest wernisaż Tadeusza, proszę Państwa, Chyły, malarza, kompozytora, piosenkarza. Musimy troszkę tych Żydów przyciszyć z Radia Tok FM, żeby tutaj w Radiu Tok FM Extra tę muzykę troszeczkę pokazać Tadeusza Chyły. I tu jest jego żona, ta kobieta, no trzeba ją pocieszać, proszę Państwa, no bo życie jest takie, jakie jest, ludzie się rodzą i umierają, a gdzieś tam do czegoś lepszego idą, szukają, do jakiegoś nieba, co im szatan, diabeł podpowiedział, proszę Państwa, trzeba wrócić do źródeł Boga. A jeżeli Biblię się odrzuca, Biblię się lekceważy, to przecież Biblia mówi, jaka jest przyczyna chorób i śmierci w sposób bardzo prosty. Taki sposób, że proszę Państwa, szatan i jego słudzy odrzucają Słowo Boże, gdy mówią, oto Słowo Boże, a Słowa Bożego nie pokażą, tylko pokażą książeczki do nabożeństwa, pokażą brewiarze, mnóstwo, proszę Państwa, tych takich, co tam na lotnisku nabrałam, proszę Państwa, teraz z tej kaplicy. Świat jeszcze nie widział na specjalnej audiencji. I się wściekłam, do śmietnika powyrzucałam. Wystąpili polscy b-boye. Na marmurowej posadzce sali klementyńskiej przy dźwiękach hip-hopowej muzyki zakończył przed papieżem polscy mistrzowie breakdance'u. Cool. Zaczynamy od wydarzenia, jakiego jeszcze nie było. Po raz pierwszy w historii w Watykanie zatańczyli hip-hopowcy. Najważniejsza rzecz. Niektórzy z Państwa, w zasadzie większość, otrzymała plakietki ze swoim imieniem i nazwiskiem. I na tych plakietkach są kropeczki w różnych kolorach. Trzech. Zielony, czerwony i kolor niebieski. Tak, że widzicie Państwo, że mormoni nasi takimi bzdurami się nie zajmują, tylko katolicy, czyli te dziadule katolickie, jako hip-hopowcy. Dlaczego tak mówimy, że dziadule katolickie? Dlatego, że Biblii nie znają, prawdy nie znają. Szatan owinął ich na swoim paluszku, proszę Państwa, owinął ich na swoim paluszku. Zobaczą Świadków Jehowy, spieprzają. Zobaczą mormonów, spieprzają. Dlaczego? No bo tam jest gorąca, tam jest, proszę Państwa, święcona woda w postaci Biblii. A oni dosłownie są literalni, bo to parafianie, proszę Państwa. Tylko tą wodą święconą by się święcili, proszę Państwa. A to się szatan Biblii boi, szatan Słowa Bożego się boi. To więc jego słudzy powyrzucali na ziemię Słowa Boże, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina leżała Biblia, Nowy Testament w przykładzie Gedeonitu, w śmietniku, pod drzewem, na trawniku, wszędzie, aby nie czytać, aby nie wiedzieć. I pod pretekstem, proszę Państwa, katolicka Polska, a że to inny przekład, nawet nie wiedzą, co to jest przekład, to nawet też i dlatego nie idą na ulicę Nowy Świat 40, gdzie tam jest brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne. Przecież ksiądz też kupuje stemple, stawia i 4 razy drożej sprzedaje. Także proszę Państwa, szatan, diabeł jest wszędzie i w Watykanie. Także szatan wspiera szatana, szatan kłuje szatana, szatan wykrusza, męczy szatana, przecież sami ci żebracy, którzy chodzą też i do mszalnej, chądzonej tacy papieskiej rzymsko-łacińskiej Matki Boskiej Ostrobramskiej, z tej względem siebie też są ci żebracy katolicy niemili, nieżyczliwi, bo muszą się wykruszać. Dlaczego? Dlatego, że jest ich wszędzie za dużo, tych żebraków. Pokazałyśmy, proszę Państwa, na krakowskim przedmieściu tutaj tę naszą grubą żebraczkę katolicką. No to i tego Irka podpuszcza, mówi, daj jej 2 złote. No ale tam jakaś babka dała 2 złote
Jaka chciwa, jak zobaczyła kamerę, jak zaczęła śpieprzać jak od Biblii, jakże Słowa Bożego. Także chcą żebrać, inkognito, kłamać, oszukiwać i dręczyć, właśnie wrzeszczeć. Spotkali się przedstawiciele polskiej fundacji. Takiej formie niewinnej różne złe rzeczy się pokazuje gości, i pseudoartystów, o których mówi się, że to oraz wiceprzewodniczący Rady Fundacji Krzysztof Zanussi. A jeszcze jak ktoś się na to patrzył, czyli że tolerował to wszystko, to już jest coś. Świecie pod kościołem świętej Anny. Każdy może, też tam młodzi chłopacy polscy występują. Także Jan Paweł II tutaj, proszę Państwa, co do którego to jest tylko taka podszywka, bo mają pretensje, że nie rozgłosił, że jest problem w kościele pedofilii. I dlatego oni tutaj od problemu do problemu. Także proszę Państwa, troszeczkę my to weźmiemy, żeby nie było tak za głośno, bo 1 maja pomyślał, że radio to KFM zwariowała, a przecież nie. Także proszę Państwa, 1 maja mamy dzisiaj 2014 roku i Radio Tok FM Extra. Witamy Państwa serdecznie, no tymi różnymi wiadomościami, proszę Państwa, z Watykanu też, gdzie Jan Paweł II tu ogląda tańce hip-hopowe i błogosławieństwa udziela też różnym, niech pocałują papieża, niech tak, no, no. No ten Pawełek, on jest fajny, proszę Państwa, nie można powiedzieć. Serdecznie witam wszystkich artystów, tak. Cały im towarzyszący. Ja Pawełka lubię, tak, on fajny, ten papież, tylko najgorzej jest z tym Jankiem Witkiem, proszę Państwa, że mówi, że on jak jeszcze ten Jan Paweł II księdzem nie był, to Jan Witek mówi, że on gaz dostarczał sarin, o ten człowiek, do obozów zagłady. Ja, Danka Wiśniewska, proszę Państwa, mogę Wam to powiedzieć. Sarin do obozów zagłady dostarczał. No to więc o to chodzi. To więc widzicie Państwo, ile zła. Słuszności waszego działania. Mówię to również w tym celu, aby uświadomić obecnym tutaj twórcom, że to odzwierciedlenie Boga pociąga za sobą wielką odpowiedzialność. Najpierw jest to odpowiedzialność za siebie samych, za swój talent artystyczny, to jest Boży dar i kto odkrywa go w sobie, odkrywa to za Boży dar pewną powinność. Nie można zmarnować tego talentu, ale trzeba go rozwijać. Zdaję
że nie rozwinie to na samozadowolenie, ale po to, aby swym talentem służyć bliźniemu i społeczności, której przychodzi o żyć. To drugi wymiar odpowiedzialności artysty, zaangażowanie, kształtowanie ducha społeczeństw i narodów. Dostałem zastrzyk, potężny zastrzyk motywacji, wiary, nadziei, że również to, co ja robię, jest słuszne. Spotkanie zakończyło się kolędą odśpiewaną wspólnie przez artystów wysokiej kultury i hip-hopowców. To też świadczy o naszym papieżu, że jest tak niezwykle otwarty na wszystko, co się dzieje. Spotkania z lubieńcami tłumów to dla papieża nie pierwszyzna. Kalinkę śpiewał mu zespół Armii Czerwonej, koszulkę podarowali najlepsi piłkarze. Także najwyższy czas, proszę Państwa, żeby tutaj Europa nie wciskała się z jakąś wyższą kulturą, bo to wszystko jest przykładem tego, że na przykład, jak Państwo widzicie, u Świadków Jehowy dzieci są mądrzejsze od takiego księdza, co tu przed sekundą był, katolickiego. Dlaczego? Dzieci otwierają Biblię, dzieci cytują, czytają normalnie to, co tam jest, tłumaczone z greckiego, hebrajskiego na język nasz, i ksiądz katolicki oczy mu wychodzą, że on nic nie wie. Dlaczego? Biblii nie czytałeś, Biblii nie znałeś, Biblii nie studiowałeś, bo w programie jeszcze nie było. Miałam też Mirka Szkiłądzia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kolegę ze szkoły, proszę Państwa. On nie miał Biblii programie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Proszę Państwa, kiedy ja zawsze przychodziłam, jeszcze też z jakimś bratem na czterogodzinne dyskusje, no to on przegrywał zawsze, ten Mirek Szkiłądź, po Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pomimo że u nas w szkole to się liczy, w podstawówce był najlepszy z historii, może dlatego tam poszedł, jego pasjonowały ci się kościoły, księży. No i największym prezentem, jaki dostałem, była. Na pewno to wyczuję, zrozumie, że to jest dla nas wielka pasja. Każdy papież zrozumie, nikt nie ma wątpliwości. Od początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II ma znakomity kontakt z młodzieżą. Dla nich organizuje Światowe Dni Młodzieży, na które z całego świata ściągają tłumy. I papież i młodzi świetnie czują się w swoim towarzystwie, wspólnie się modlą i wspólnie bawią. Od 25 lat Spiżowa Brama otwarta jest nie tylko dla młodych, ale i dla artystów z całego świata. I to nie tylko dla twórców muzyki poważnej. Na bożonarodzeniowych koncertach Pauli Pawła VI występują sunni rockmeni i sunni jazzmeni. Po koncercie B.B. King podarował papieżowi gitarę Lucille, z którą nie rozstawał się od 50 lat. W najbardziej szalonych marzeniach nie przypuszczałem, że zostanę tu zaproszony. Czuję się jak w niebo wzięty. Krzysztof Zanussi, który wyreżyserował film na podstawie dramatu Karola Wojtyły, Brat naszego Boga, rozumie, że papież otwiera się również na nowe nurty w kulturze, często alternatywne, często nieprzystające do kultury wysokiej. Zanussi, który sam należy do zupełnie innego pokolenia i do innej tradycji kulturalnej, mówi, że próbuje zrozumieć tych młodych i jest coś, co jedno. No Zanussi otrzymał, proszę Państwa, na lotnisku ode mnie program na Elkę Wiercielkę, Elkę Pierdzielkę, Singerelle z YouTube'u, przez Google, wejście do internetu. Zapraszam. Bardzo miły człowiek Zanussia, no ale tych chłopców, którzy stawali opłonięty diabłem przed głowy przed papieżem, i obserwowałem również tak tylko na pokaz na przed papieżem, to ja w to nie wierzę. Powiedziałem tu koledze z radia, że gdyby miał wąsy, powiedziałbym, że uśmiechał się pod wąsem, a na pewno był. No bo wiecie Państwo, Świadkowie Jehowy to właściwie takie rzeczy, co na pokaz, składanie rąk, tytułowanie siebie i przez rabbi, nazywanie, czyli nauczycielu, albo po świecku nawet też, że docent, doktor habilitowany, to u Świadków Jehowy to nie przechodzi. Świadkowie Jehowy pochodzą z Ameryki, z USA. Tu pojawili się w Polsce od strony Gdańska, dosłownie z północy, od roku 1905. Świadkowie Jehowy. Dlatego też, proszę Państwa, te systemy katolickie różne, one, no ten Jan Paweł II, to nieładnie wyszedł na zdjęciu. Ja go nawet lubię, bo są zdjęcia ładne, uśmiechnięty. On nie jest niczemu winny. We włoskim szpitalu od braci wziął, od brata takiego chorego, książkę You Can Live Forever in Paradise on Earth. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Od brata, który jest, proszę Państwa,
świadkiem Jehowy. Tam nawet powiedzieli, no we Włoszech, bo to we Włoszech, że nie wchodź tam, papieżu, nie wchodź. Tak, może nie powiedzieli, że tam jakiś diabeł, no bo papież nie głupi, nie? Wie, że diabeł ma rogi. Jakby zobaczył te rogi, to by od razu z tego pokoiku szpitalnego uciekł. A to był pacjent, który był świadkiem Jehowy, Bogu Ducha Winny, i dał mu tę książkę. Ja widziałam zdjęcia. Papież bierze zdjęcie, czerwoną książkę zatytułowaną "Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi". No to więc dlaczego są cierpienia, dlaczego są choroby? To trzeba wrócić do źródeł, do tego, co wyjaśnia Słowo Boże, list od Boga ludziom dany. Mówię tutaj o naszym papieżu, Janie Pawle II, który niedługo będzie świętym. Mówię o po prostu facecie, który się nazywał Karol Wojtyła, pod pseudonimem artystycznym Jan Paweł II. Nie znoszę tego typa, ponieważ tak jak się go przedstawia jako wyjątkową osobę chodzącą w dół po ziemi, tak nie jest, ponieważ wiele jego czynów wskazuje na zupełnie co innego i trzeba sobie z tego zdawać sprawę i wyciągnąć z tego jakieś racjonalne wnioski. Przede wszystkim ten facet zawsze podczas swoich wypowiedzi gromił i negował coś takiego jak używanie prezerwatyw, bo to było jakieś zło. Zawsze potępiał to i otwarcie mówił, że nie należy tego używać. Co doprowadziło na przykład do szalejącej epidemii w Afryce, w niektórych państwach, do jeszcze jakby spotęgowania tego zjawiska. Można powiedzieć, że ten facet skazał na śmierć wiele kobiet, wiele dzieci przez jego właśnie chore wypowiedzi. Można powiedzieć, że również facet się interesował nadto życiem seksualnym wiernych Kościoła katolickiego, a nie interesował się życiem seksualnym swojego kleru, bo zawsze ze swoim kumplem, najlepszym kumplem, Ratzingerem, który później stał się również papieżem, te wszystkie afery pedofilskie zamiatali pod dywan. Ubezpieczali kościoły, wypłacali oczywiście po cichu odszkodowania, ale tylko właśnie ten fantastyczny kopal, ten nasz Wojtyła. Ta skala zjawiska jest tak wielka, że tak dla przykładu we Francji, jak się mówi o pedofilu, to się mówi proboszcz. Po prostu się mówi proboszcz. To o czym świadczy. Tutaj trzeba być ostrożnym w tym wszystkim, żeby mówić, że ten facet był taki święty, był taki idealny w ludzkiej rzeczy. On po prostu bronił zboczeńców pedofilów. Niestety. Tak, inny przykład. Chyba każdy katolik pamięta coś takiego jak podarcie podczas koncertu Sinead O'Connor zdjęcia naszego papieża. Ona zrobiła to, można powiedzieć, tak obrazoburczo, cała tam darła. Czy pamiętamy, dlaczego to zrobiła? No właśnie, jak zadaję to pytanie w kręgach katolickich, mało kto pamięta, dlaczego to zrobiła. No to przypomnę. Sinead O'Connor podarła zdjęcie, ponieważ na początku lat 90. wszystkie afery pedofilskie oraz tych przytulisk, gdzie księża katolicy, zakonnice katowali, jak w więzieniu, najgorszym więzieniu, młode dziewczyny. Robili różne rzeczy, straszne. To można powiedzieć, że przypominało Holokaust Żydów, ale to nie byli faszyści, to byli katolicy. To był Kościół katolicki, który to robił. A co robił? Bił do nieprzytomności dziewczynki. Przypalał. Polewał gorącą wodą, wrzącą wodą. Kopanie. Wielokrotne gwałty. Oraz oczywiście zmuszanie do niewolniczej pracy od rana do późnej nocy. Wtedy akurat Irlandia wyszła z próbnoków Kościoła katolickiego. Sinead O'Connor chciała to w jakiś sposób upublicznić na cały świat. Ale zamiast pozytywnego efektu, niestety Sinead O'Connor została wygwizdana. A szczególnie na drugim koncercie w Nowym Jorku, który się odbył, została wygwizdana w katolickiej Ameryce, niestety. No ale tak tytułem przypomnienia, ponieważ... Także ten człowiek tutaj mówi takie, proszę Państwa, różne rzeczy. Się smuci ten człowiek. Kopie, przypala. Nie zrobił nic. A przypieprzał się do prezerwatywy tam, gdzie można by uratować jakieś istnienie. A on to miał kompletnie gdzieś. Więc nie jest to żadna postać, która jest, można powiedzieć, naszym moralnym ideałem. Wręcz przeciwnie. Jak zwykle chciałbym pozdrowić wszystkich mądrych ludzi, wszystkich fantastycznych ludzi, rozsądnie myślących,
po to, aby nasz świat, tak jak wspominam zawsze, nie był zdewoczały i zdewiociały. Tak. Żeby nie były te czapy takie święte, proszę Państwa, tylko żeby to było na głowie, tylko żeby to było zrównoważone, żeby człowiek był, proszę Państwa, normalny, a nie zdewociały. Tak jak i wczoraj też mieliśmy ten wernisaż, no dobrze, grekokatolicki, także proszę Państwa, no dobrze. Dzisiaj troszeczkę, proszę Państwa, 1 maja, skoro nic nie robimy, troszeczkę o papieżach, o zakonnicach. Jaki ten kościół katolicki jest, to jest delikatne, proszę Państwa, jeszcze, bo w średniowieczu, jak ludzi na stosie palili i Biblie na stosie były palone z ludźmi, no to Państwo sobie wyobrażacie, jakie straszne rzeczy miały miejsce. Także dzisiaj to, proszę Państwa, przy 1 maja, mówimy to Państwu 2014 roku, wszystko w Radiu Tok FM Extra w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Także, proszę Państwa, film taki katolicki, całkowicie, dajmy troszeczkę, proszę Państwa, klimatu takiego żydowskiego. Tak, tak, tak. Józef Hen, jak się wypowiada, proszę Państwa, i wszyscy żydowscy z gminy żydowskiej, tutaj w katolickiej Polsce, bo tutaj nie ma tych prawosławnych ludzi, nie ma mormonów, ewangelików, ni świadków Jehowy, są tylko Żydzi. No to więc jak teraz będzie kolejny festiwal Singera, no to musicie się też do tego festiwalu Singera przygotować. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie. Ale musimy włączyć na Elka Wiercielka, Państwo zobaczą. Elka Wiercielka, tutaj Państwo włączą Wisiolandia, Elka Wiercielka albo Singerella włączą i z uporem maniaka, żeby te siostry w habitach to przeszło, bo to jest godzina 54 minuty, to więc bardzo długi ten film jest. My nie chcemy tego filmu, a on nam się włącza, pomimo że tutaj dajemy strzałeczkę wielokrotnie, to wyrugowaliśmy, na Muranów nacisnęliśmy i Państwo zobaczą, jaka to jest złośliwość przedmiotów martwych. Być może też siedzieć w tym szatan diabeł, który nie chce nas zbliżyć do prawdy, tylko jakieś klechy, jakieś rzeczy za murem, gdzie Jean-Jacques, główny bohater Wiktora i jego nędzników, uciekając z więzienia, trafił tam, proszę Państwa, do klasztoru i stwierdził, że niepotrzebnie, bo gorzej czuł się jak w więzieniu w tym klasztorze, Jean-Jacques.
Także proszę Państwa, Jan, główny bohater Wiktora i jego nędznicy. Dlatego też proszę serdecznie tutaj właśnie wejść w te nasze kanały. Elka Wiercielka, Singerella, Wiesiolandia, onyoutube.com. I to wszystko wchodzi. Tak, także pozdrawiamy Państwa serdecznie dzisiaj 1 maja 2014 roku. No i tego 1 maja, proszę Państwa, 2014 roku popatrzmy, co się dzieje tutaj w świecie. Radio Tok FM Ekstra, żydowskie. Zakończenie festiwalu żydowskie. Psychologią, wiele osób odrzucało w ogóle psychologię jako ingerencję, taką zabawą, że ktoś chce naukowo czy nienaukowo ingerować wiedzieć, że to ich, no nie są do tego, żeby o tym mówić. Czy pamiętać, czy tam czuł dalej ten myśl? Nie tylko mówić, ale i myśleć. Znaczy, że odrzucają się myślenie na temat psychologiczny. I to się, moim zdaniem, to się zmieni. Nie wiem, to wiem, że tak patrzę w internecie, czy nie, czy to już nawet na rynku z czasem, które się czerpi, to się to na tylko zrobię, to ja że ludzie chyba za to bardziej przestają się dać otwierać na wszystko, co się zaczyna na psy. Na psy. Ja myślę, że z jednej strony jest bardzo zrozumiałe, bo pomysł, że nie mamy kontroli nad samymi sobą, tylko nad samym sobą, tylko ktoś, czy coś wewnętrznego nas nami kieruje i nagle się okazuje, że jakaś banda ludzi, tych na psy właśnie, ma niby wiedzieć to lepiej niż my sami. To myślę, że jest przede wszystkim bardzo stresujące, no jeżeli ja sama pamiętam, jak czasami myślałam o tym, że ktoś ma taki stan nade mną, tak? Jest w stanie coś tam zobaczyć, czego ja na przykład nie widzę. Jest ostatnio, co mnie bardzo stresowało. Ale to niektórych stresuje, niektórych to nie, że o, to fajnie, że ktoś będzie pana, nie wiem, przywierza to, że jest to naprawdę fachowicz, która sobie wszystkim uczciwa i tak dalej, no mam, jest szansa, że dzięki temu stanowi właśnie, może to jest sobie jakoś powiedzie na mnie. No właśnie, do tego też zmierzam, że w pewnym, znaczy nawet nie w pewnym momencie, bo to w ogóle miałem taką fajną cechę, jak ciekawość, w ogóle wiele rzeczy mnie strasznie, no, po prostu intryguje i nawet właśnie te złe rzeczy, czyli lęk, czy to, czego się boję na przykład, to najczęściej prowokuje mnie do tego, żeby tam pójść, wynuchać i sprawdzić, o co chodzi. I właśnie ostatnio stwierdziłam, to chyba jest takie fantastyczne, że jeżeli czegoś się boimy, to możemy to pójść i po prostu sprawdzić, czy faktycznie jest sens, żeby się tego czegoś bać i czy my więcej na ten temat nie wymyślamy, bo najczęściej jest tak, że jeżeli już coś powiemy na głos albo pójdziemy i sprawdzimy o co tam chodzi w tym jakimś zakamarku naszej głowy albo rzeczywistości. Ciągle im o tego papieża chodzi, wiesz? W 90% w stanie zapewnić, że się okaże, że to wszystko jest mniej straszne, niż sobie wymyślaliśmy wcześniej. Tylko wszyscy mu każdy takie ma podejście do strachu jak ty, bo proponujesz, że jeśli czegoś się boimy, o, to jest sygnał, że to właśnie zróbmy, to tam właśnie pójdźmy. Może nie każdy, może naprawdę niektórzy mają takie strachy, takie lęki, że po prostu jeszcze się zaproponujesz, żeby jeszcze tego dotknąć, tam jeszcze w ogóle pójść, to będzie potęgowanie tego, że proszę pani zrobić, co pani w tym opowiadam. Nie możemy brać odpowiedzialności za to, że ten strach u wszystkich jest taki, że można by tak łatwo przełamać. No na pewno nie. Myślę, że tutaj absolutnie kwestia nawet oporu takiego w terapii, który się pojawia przed poszukiwaniem tych różnych zakamarków naszego umysłu jest bardzo duża. Natomiast zresztą takim modelem terapii, to wręcz wystawia się osoby, które na przykład ma fobię, właśnie na te bodźce lękotwórcze, czyli tak naprawdę bardzo często okazuje się, że przynosi to także pozytywny efekt.
Natomiast myślę sobie, że też warto zwrócić uwagę na to, że nasza własna psychika najczęściej pokazuje nam tyle, ile jesteśmy w stanie bądź chcemy przyjąć, tak? No, ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nigdy nie wiadomo mi się, żebym w cudzysłowie poszła w za daleki korytarz, tak? Jeżeli coś mnie ciekawiło i nawet bardzo straszyło, to no, zawsze włączały się jakieś mechanizmy, które powodowały, że nie, że ja czułam, że nie mogę iść dalej. Choćby jeden głos mówił idź, sprawdź, wynikaj dalej, no to drugi czuł, że jeszcze nie teraz, tak? Poczekałam sobie tydzień, dwa i się okazało, że przyszło to już robi więcej i wtedy te dwa kroki do przodu to dawało mi się wykonać, a czasem nawet trzy. Czyli być może taki lęk, czy taki która jakaś chodnia strach przed czymś, to jest po prostu sygnał do zainteresowania na nas. To nie zapewne tego właśnie kolejny, tylko to on. Co jednak nie powiedziało, zwróciłaby na ten temat. Myślę, że w ogóle te wszystkie negatywne emocje, z którymi się spotykamy, najczęściej znaczy bardzo wiele ludzi ma po prostu tendencję do tłumienia, wypierania, więc nie zauważania tego. W moim przekonaniu jest to dość błędne, ponieważ wszystkie nasze sygnały naszego organizmu są po co, tak? One coś nam chcą powiedzieć. I teraz jeżeli pozwolimy sobie samym usłyszeć, co nasze ciało nam chce powiedzieć, to mamy znacznie większą szansę po prostu się z nim dogadać, tak? I osiągnąć jakikolwiek życiowy cel. Przykładowo teraz przyszedł mi pomysł do głowy, nie wiem, na przykład na parkingu stoi nam samochód i parkujemy, po czym nagle wracamy i okazuje się, że to samochód przybijał opony, tak? No i czy to będzie właściwą reakcją, jeżeli pomyślimy sobie, nie, no może ja teraz zachowam stoicki spokój i się nie zdenerwuję? Przecież wiadomo, że wszystkie, całe nasze zdenerwowanie, które się pojawia w takim momencie, jest sygnałem ostrzegawczym dla naszego organizmu. Coś się wydarzyło mnie tak, to jest jakaś krzywda, muszę sprawdzić, o co chodzi i dodatkowo zapamiętać, że na przykład w tym miejscu, gdzie teraz jestem, muszę uważać na przyszłość, tak? To są wszystkie sygnały bardzo adaptacyjne do życia i jeżeli będziemy tłumili w sobie takie emocje, to tak naprawdę ta adaptacja będzie przybywała na naszą niekorzyść. To jest chyba tak się często zdarza, że o tym, że ta sytuacja to jest kolejna z cyklu, to nie orientujemy się o tym, co szkodzi zaistnieniem, w momencie, kiedy istnieje, tylko moment po, mądry po raz też szkodzi, tak się wyraża. No tak, znowu to samo, kolejny raz, że coś tam się stało, nie mieliśmy tego sygnału. No Mareczek, to cały czas głupi jest. W istocie, że to nie jest coś takiego, no gdyby to śpiewa, to się słucha, może nie się słuchać. Kochanowski jednak zasugerował, że cały czas głupi jest. Różne podobne sytuacje, tak? Czyli właśnie że Polak jest głupi, Kochanowski zasugerował. I znowu to samo na że jednak głupi. Myślę, że tym bardziej, jeżeli świadomie nie chcemy tego zauważyć, to nasza podświadomość tak nawiedza. Że ten Polak jest głupi, żebyśmy wreszcie zwrócili na to uwagę. Zasugerował. Skoro w 10 mi się coś wydarzyło, to przy tym 10 czy 11 wreszcie chcę się zastanawiać, o co chodzi. Może, że ciągle o tego papieża chodzi. Sytuacji społecznych, no czy właśnie różnych zachowań takich, na które wcześniej nie zwracamy uwagi, czy tej złości, która wraca, bo wcześniej na przykład ciągle tłumiliśmy. Wraca nam się czy i wraca, i chce wracać. Nie zauważaliśmy, ale jednak one się domagają tego, żeby stąd wyjść. Jeżeli ma prawo wrócić, to niech wraca. Skoro ma wolną wolę wyboru, to nie chce wracać na tą mszę. Walczenie ze sobą. Wraca. Z naszymi własnymi emocjami. To jest, one są takie trochę jak domkrążki. Tak, że przychodzą, pukają i zaraz. Tak czy siak, do Białegostoku nikt nie wyjeżdża, proszę Państwa, pomimo oczywiście zaproszeń z Pisma Świętego, zaproszeń biblijnych, no bo przecież trzeba tylko nadwisnąć. No to przyjąłem zostali tu lotkę, to fajnie, pytam tą lotkę, co oni chcą powiedzieć, co chcą przekazać. Pozwolę, żeby teraz wewnętrzne mieszkanie przez tydzień, dwa tygodnie, może tam napisane. No i potem po prostu, okej, nie potrzebne, ale tam to jest tam tylko i wyrzucam. No wiesz, tak funkcjonuje, to swoich innych do swoich doświadczenia psychologicznych opowiadam Karolina Pisma, później zrobimy 14 lat na wakacjach.
Rozmawiałem na ten temat z innymi szefami i przedstawicielką NP, który się zastrzymił z podporu budzi cały teren, który został sprzedany. Także jesteśmy w Warszawie naprawdę na Saskiej nad Wisłą i nikt nie wyjeżdża do Ameryki Białystok do prawosławnych, no bo nie mają ludzie pieniędzy, proszę Państwa, nie mają pieniędzy.